Dzień, dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki. Widzimy się w grze Elden Ring i tak, mam ze sobą dzisiaj krajalnicę do pizzy. Gdyż, powiem wam szczerze, po dla mnie przynajmniej kolejnej długiej przerwie od Elden Ringa, dzisiaj powracamy. I tak, powiem wam szczerze, mam dużo rzeczy do przygotowania dla was. I parę też rzeczy, za które muszę odpokutować i tak dalej, więc zacznijmy od pięknej kwestii, którą jest to, że zapalę sobie świeczkę, czy w sumie lampę. I mamy tu sekretną ścianę, która się otwiera po prostu po dotknięciu jej. Magia. I nagle po jej dotknięciu mamy tutaj ślimaki. I tak, ogólnie o tym ślimaku i o tej ścianie dowiedziałem się od jednego znajomego. Nie dlatego, że coś po prostu szczególnego, tylko powiedział, że w sumie sam na to wpadł przypadkiem. I woliłbym też o tym wiedział już od razu, bo inaczej mogę to pominąć, jak wiesz, że jestem z tych, co nie lubią pominąć sekretów i tym podobnych rzeczy. Więc tak, i druga rzecz, jeśli kogoś zastanawia też, czemu mam krajalnicę do pizzy zamiast swojej pięknej kosy, która jest potężniejsza. Odpowiedź jest bardzo prosta i lada moment ją poznacie, tylko najpierw musimy tam dojść. Czy jest to związane z kolejną rzeczą, którą od tego gościa słyszałem? A inaczej mówiąc, kolejną poradą odnośnie czegoś, co osobiście nigdy bym nie odkrył. Przy czym tutaj to może jeszcze bym kiedyś znalazł przypadkowo. Ale tej długiej rzeczy to nie. No tak, jesteśmy nadal w wulkanicznym dworze. Zwiedzamy tutaj właśnie tak, różne rzeczy, robimy zadania. I za chwilę spotkamy też jeszcze jedno ciekawe miejsce, bardzo nawet ciekawe. Nie wiem gdzie konkretnie, ale gdzieś tutaj. Książka z przepisami wojownika nomadów, może to? Właśnie tu chciałem powiedzieć, że gdzieś tu ponoć jest jakaś sekretna ściana, której nie otworzymy normalnie, bo jest zepsuta. Parfumowany perfumiarz Karaman, miło. Jest tak, zepsuta, ponoć wymaga ponad 50 uderzeń, żeby ją otworzyć. I właśnie po to ponoć trzeba użyć krajalnicy do pizzy. Ale nie wiem, czy to tutaj już jest ogarnięte, czy ta ściana może jest gdzie indziej, na przykład tutaj. I ogólnie tak, to jest sposób, w jaki zalecam się tym zająć. Tak, jak najpierw z całym paskiem energii i zobaczyć. Ale się nie otwiera, więc albo to naprawili tam przez przypadek z odkrywem samemu, albo nie wiadomo co. Tak czy jak, dzięki za informację. Nawet jeśli ta informacja jest już przestarzała. A druga rzecz to inny bliski mi bardzo człowiek, który na pewno ogląda w tym momencie ten odcinek, siadł u mnie, a właśnie tutaj też jest jakaś ściana sekretna? Może tu jest ta zbugowana ściana? Jednak? Nie tam? Ale mniejsza. Coś tu jeszcze jest, zobaczymy od razu. Ale tak, uświadomił mnie, jakim to jestem idiotą, jełopem i w ogóle. I można powiedzieć, że ustawił mnie do pionu z tym, słuchaj, głupku, gwiezdny kluczu, jełopie, idioto i tak dalej. Oj, to kiedyś był bossem. Nie lubię tego. Już tego nie lubię. No dobra, może przeżyjemy. Ale ma sens. Słuchaj, jełopie, ty ciągle gadasz o tym specjalizacji już od wielu, wielu odcinków, a nadal żeś tam nie polazł. Pamiętaj, ty idź tam wreszcie. Pamiętaj, że to jest w tej on mi to mówił o jakiejś bibliotece, ale sam celowo sobie chciałem przypomnieć, o co chodzi. I to nie jest żadna biblioteka, tylko tutaj chodzi o Akademię Kryjską, czegoś tak. Ale mniejsza teraz o nazwę. Wiecie, chodzi o tą Akademię, przy której spotkaliśmy ostatnio znak tego Jury, czy jak mu tam było? Jakiś czas temu. Ja też do którejś zdobyliśmy kluczyk. I w sumie jeden NPC prosił o kluczyk, a chciał mu dać kluczyka, to nie akceptował. I tak, ponoć tam właśnie jest opcja specjalizacji. Z tego co on mi mówił i ponoć gra też mi to mówiła. Dlatego tak mówił, słuchaj jełopie, ty ciągle o tym mordzisz, a zapominasz. I tak, mówiąc, że gdyby nie to, że mi to przypomniał niedawno. Pozór w osobnego rycerza, jak miło. Ale wracając, gdyby nie to, że właśnie niedawno przypomniał, to pewnie znowu bym zapomniał, a tak to no, można powiedzieć tak po części jej, bo pamiętam. Wiem co dalej i przy okazji ci wrogowie są tutaj dziwni prości. Więc tak, po tym jak zwiedzimy sobie tutaj jakieś tajemnicze rzeczy, o, to możliwe, że zaraz pójdziemy gdzieś dalej? Ja właśnie tak, tam zobaczymy co i jak, ale póki co jesteśmy gdzieś.
Gdzie konkretnie, nie wiem. Przy okazji brzydka ta postać. I... Wyszliśmy gdzieś. Tam można iść się... Dalej, co to... Co to za jakieś... Wąsze? Nie wiem. Ale wyszliśmy w sumie... Kościół miasta więziennego. Tak, jakaś lokacja i w ogóle. Ale tak, nie, nie. To nie to, co chciałem robić póki co, więc pozwólcie, że cofniemy się. Jeśli nie usunę, to jeszcze przy okazji usuniemy obieraczkę do pizzy, czy krojalnicę do pizzy w sumie bardziej powinienem powiedzieć. Dobra, z tego co widzę, znalazłem. I teraz tak, przed siebie. Zajęcie się tam pójściem po mapę, ale zanim to, to jeszcze... Patrzcie, kogo tu mamy w przykucu. Stary znajomy. I don't believe it. Didn't think you had it in you. And here I thought Raya was barking up the wrong tree. All good though. We're on the same side now. We'll do good work together. Yay, yay. Oh, and of course, Hatch's Emporium at the volcano. Zobaczmy, coś powie więcej. To the volcano manor. I always hated the gibberish about lost grace and the laughable tooth. I thought I could lend a hand in unmarked. Not to mention, Tanith has always made me curious. I wybaczę, to trochę przemijam, ale przyszedłem sobie do przemijania, po prostu gram sobie prywatnie już i przeczytałem teksty. Ale tak. Even after announcing her blasphemous ambitions, she still stands proud. I've never seen a woman quite like her. Okej, nic więcej już nie powie, więc czy masz coś nowego, ciekawego? Nie, nie masz niczego, ale ma to. Teraz już to kupię. Głównie, żeby nie narzekał, że nie wydaje. A poza tym, no skoro i tak Margitę pokonaliśmy, to czemu by nie? Na pamiątkę sobie wezmę po coś. Ale dobra, mniejsza. Jesteśmy tutaj, więc... tu jest na górze Gelmir. I tak, są coś w głowie, te głupie... Nawet nie pamiętam, jak to się nazywa. Możemy iść normalnie, albo... Nie, nie możemy tu zeskoczyć na koniu. Więc zamiast jakieś takie dziwne zeskoczki na koniu czy coś, jedźmy po prostu, zwiedzajmy, zobaczmy co, gdzie, jak i może przeżyjmy najlepiej jeszcze. O, żuczek. Tutaj definitywnie jest żuczek. Bo już pamiętam podobne zagrywki. I tak, to jest związane z niewidzialnym żuczkiem. Ale zanim żuczek, to... Tak, zamiast pójść naokoło, to będę tutaj wzywał konia tylko po to, żeby to podnieść. Ale tak, złote nasiono. A żuczek, żuczek, żuczek. Czy teraz gdzieś będzie jechał? Ano, będzie jechał. Okej, ma strasznie dziwną trasę ten żuk. Więc może tutaj damy radę zaraz go trafić? Tak. Nie. Za wolna ta kosa. Jest za wolna. Zanim się zabachnę, to tego żuka już tu nie ma. Ale tak, zaraz tu będzie chyba las jakoś. Tak, tam się kręci i będzie tutaj. No, czy wy to widzicie? Teraz już naprawdę nie wiem, co zrobić, bo po prostu wygląda, jakby to ominął. Jedyne co to... nie złapię go teraz od razu, ale jest jedna broń, która jest wystarczająco szybka, moim zdaniem, żeby go złapać. Tylko wymaga 30 wiary, a mamy dostępne... 28. Dwa punkty. Oczywiście, czyli musiałbym aktywować, jak to się nazywa? Rune od Godrika. Więc znaczy, uważam to ogólnie za głupi pomysł, to jeszcze... mam mało runicznych tych odłamków, więc... Cipher pata, czym zaszyfrowana pata, jak tak zwał. Będzie musiał poczekać, zamiast tego miał tu gdzieś jakieś mieczyki. Ej, to już jest badziew, ale zobaczmy, może... Nie, też słabe. Chociaż tutaj chyba będzie biegał. Kamyczku. Pamiętam, na którym kamyczku krąży, jeśli na tym, to... No, bez jaj! Czy wy to widzicie? Nie dam rad go trafić, czy jak? To już było dziwne. Ale mniejsza. Chciałem tu iść po mapę, a zaraz tu będę jakieś, nie wiadomo jakie rzeczy tworzył. Ale dobra, poczekamy jeszcze raz tam na tym kamyczku. I mówię wam, złapiemy go. Okej. No nareszcie! Co tu mamy? Nawilt.
Moc do łuku. Gra wie, jak mnie po prostu znieważyć. To jest takie osiągnięcie. Jak mi umniejszyć radość i inne tego typu rzeczy. A co my tu mamy? O, to nasze stare znajome rączki. Równie słabe co na tym dworze, więc nie ma co się przejmować. Na szczęście ma tych dużych, więc no, nie musimy się niczym przejmować i... Schodzimy coraz to niżej. Jak mówię, tylko po mapę. Nie chcę tutaj na razie grzebać w tej lokacji jakoś szczególnie, ani nic. Więc po prostu wezmę mapę i do widzenia. Proszę mi nie przeszkadzać, proszę mnie nie ruszać. Idziemy zająć się może znalezieniem tej respecjalizacji, tak jak to teoretycznie powinno być. Więc tak, drogi, nie chcę zwracać tutaj po niku ani po niczym, ale tak, drogi przyjacielu, znajomy, jak to zwał, cieszę się, że cię wysłuchałem w końcu i proszę nie marudź już. A ja sobie tu jeszcze ci pewnie zaraz umrę. 20 razy? Chociaż nie, dobra, udało się rzucić czarny ogień, więc będzie spokój. Czarny ogień bije na tyle procentowo, że tak, ta łapa po prostu już padnie mi. Zanim będą jakieś większe problemy, więc tak, już myślę, że śmierć. Ale jednak nadal mimo wszystko mam to coś w sobie. Kamień Kowalski 4. Milutko. Już wiem, gdzie można farmić w takim wypadku kamienie czwórki. Tak jak tam wcześniej dwójki w tym innym dworze, tak teraz tutaj w tym dworze też. Przepraszam, to był karyjska posiadłość, to jest dwór, tam była posiadłość. Tak teraz. No ale mniejsze takie szczególiki. Jakiś duch, to od razu go wysłuchamy. Trzy kropki standardowo. Panie Rykardzie, jeśli przez twoje bluźnierstwo powstało to cuchnęce pole śmierci, czym się mieć, nie wiem, co tam było mówione, nie mogę się na to dłużej godzić. Nikt nie może. Okej. Okay. Znaczy, jakiś Rykard jest. Jeszcze tam też w tym mieście, pamiętacie, które też mieliśmy zwiedzać, też ktoś był wspominany? Tym, z którego uciekłem przez głupiego bossa. Jak zapewne pamiętacie, chyba to było też w poprzednim odcinku, albo dwa odcinki temu, już się trochę gubię, szczerze mówiąc. I tak, a tutaj co mamy? Run 1. Trochę smutne, że nie dają więcej, ale tak i... Nie, dalej nie idziemy. Bo tak się tutaj zajmuję zwiedzaniem, zamyślam i w ogóle, więc zaraz... A, jak to się nazywa? Zaraz potem będzie znowu na mnie, że robię jakieś głupoty, zamiast zrobić to, co sam sobie obiecałem i tym podobne. Więc no, jesteśmy tu i nie ma już żadnego ale. Idziemy do tej akademii szukać tej respecjalizacji. Więc tak, nie wiem, czy bardziej się z tego cieszyć, czy smucić, że robię coś tego, dlatego że na mnie nakrzyczał tym gościem, ale wiecie, no, prawdopodobnie nie, ta lokacja coś jest dużo prostsza niż to, co robiłem do tej pory, więc tak. Akademia Rei Lucari. Przepraszam, Rei, nie ważne, takie jeszcze gliki, ale tak. Ale tu zaniedbane. Ale są tu kwiatki. No dobra, więc idziemy kosa. Zobaczmy, co nas tutaj czeka i czekają na nas tutaj czarodzieje. Podając na dwa ciosy, będący tak słabi jak wiele innych takich słabszych wrogów. Dobra, ta lokacja chyba teoretycznie naprawdę jest prostsza niż to wszystko, co ostatnio zwiedzałem, więc... Może znikła szansa na odcinek bez umierania, chociaż wątpię... O nie, tylko nie oni. Ze wszystkich dziadostw, tylko nie oni. Nie lubię ich, wiecie. Pomijając to, że w sumie ten czarodziej też mógł być niebezpieczny, to oczywiście tamci byli gorsi. Piję butelkę, jedną, chociaż mógłbym w sumie więcej, jakby się przydało. I okej, dobra, zauważam, że nie ma tej lampki, więc szybko zapalimy lampkę. Rozwalimy jakieś pradawne, bezcenne pewnie świeczniki. I tak, kamień 3. Tak, teraz ta lokacja mnie już przekonała co do siebie. Tutaj powinienem być już dawno temu, oczywiście zaniedbałem. Oj, tak to już jest, więc tak. Może czy nawet się uda bez umierania właśnie. Chociaż kogo ja szokuję, ja i bez umierania, to są dwie rzeczy, które się zazwyczaj wykluczałem. Jakiś czas temu, nie pamiętam już kiedy, ale dosłownie miałem odcinek bez śmierci, co nawet go specjalnie nazwałem.
Ale nie, takie nieumieranie po prostu to nie mój styl. Okej. Szczerze teraz tak jeszcze mogę powiedzieć, jak na razie tutaj zwiedzamy, co... Nie wiem czemu to miejsce jakoś tak... Daj mi mocno... Nie wiem, czy da się nazwać vibe'y, ale takie uczucia w sumie a la Dark Souls 3, nie wiem czemu. Albo a la Bloodborne. Obżarło mnie z many, wredne. No tak, nie musimy płakać, nie musimy się przejmować. Nawet bez tej many sobie poradzę. Jak widać, w końcu nie jestem zależny tylko od moich błyskawic, a też wystarczy czasami z 2-3 machnięcia kosą porządnej, jest spokój. I szczerze, to jest chyba największy sukces względem tego, jak zaczynałem tą przygodę. Pamiętacie chyba zresztą sami, jak to było kiepsko. Nasze budownictwo łaski. Nie wiem, na co mi to. Okej, widzę cię trupek, gin, z nimi zażerz więcej many. Chyba nóż, widelec, nie jeszcze będzie potrzebna. Ale tak, i póki co idziemy dalej, no w sumie, co więcej można robić? No w sumie to chyba nic. Tak, oczywiście, szara odporna, suszona wątroba. Tak, jakby gra spodziewała się, że kiedykolwiek tego użyję. I wiem, że w sumie powinienem pewnie, bo nie używam tego miliona innych milionów innych rzeczy, które teoretycznie mają mi pomagać, a potem marudzę, że gra jest trudna. Zatem mam jakiś pokraczny build, który ma zero damage. Smaczna mana, tak, bardzo ci smakuje z tego, co widzę zombiaku. W sumie nawet nie wiem, czy to zombiak, czy co z tego do końca jest, ale tak. Nie, to może mnie zabić. Nie. Nie wierzę w to, co mówię, ale ja tu mógłbym zginąć przez swoją własną głupotę. A ciekawe, czy w ogóle mogę tego użyć bez energii? A no mogę! A, to fajnie, wiecie co? No, bez przesady! To tu masz szybsze działanie niż cokolwiek, co ja mogę zrobić. Ale nie idzie od tego odskoczyć, jak to już w ciebie szarżuje. Pan impostor decyduje się zrobić ten odskok, to już dawno cię trafia. Tak, ja i moje problemy z odskakiwaniem w Elden Ringu. Pewne rzeczy nigdy się nie zmienią i... Tam było jakieś przejście dalej, widziałem mostek tak kątem oka. A tutaj widzę trupka. Miejmy nadzieję, że ten trupek prowadzi do jakichś skarbów, bo jeśli nie... To się pogniewamy, że tak to powiem trochę po dziecięcemu. A tak na poważnie to po prostu będę zawiedziony. Idę jakimiś sekretnymi ścieżkami, szukam nie wiadomo czego. Na krawędzi miejsca, w którym można łatwo spaść na śmierć. Najgorszy dźwięk, słyszę chrabąszcze. Nienawidzę chrabąszczy. To jest najgorszy chaos, jaki mogę usłyszeć. Prochy marionetkowego żołnierza. Okej. Tutaj będzie marnowana jakaś tam łapka i tutaj widziałem piesa, więc trzeba było szybko się pozbyć i... Okej. Bo jeszcze, że był jakiś taki skarb. Nie, żebym tego używał, bo znając życie, co... Moje przywoływanie nadal będzie... ograniczone do... Meduzy. Ale tak czysto teoretycznie mamy teraz kolejnego przyzwańca. W sumie... Nawet dwóch. Więc może wypadałoby przeczytać jego opisy. A tu jest zakładka. Tak. Po pierwsze, marionetkowy żołnierze, ale zanim to, co zauważam tego gościa na szczęście. Więc szybko. Okej. Tak, słyszę gdzieś chrabąszcze. Będę go potem szukał może. A prochy marionetkowe nowy żołnierza. Duchy marionetkowych żołnierzy stworzonych, by służyć czardziejowi. To marionetkowi łucznicy, każdy z nich wyposażony w parę łuków. Są blisko spadnięcia się, niezdyscyplinowane i atakują bez ostrzeżenia. Okej, a tutaj to już też jest jakiś specjalny. Zdeprawowany perfumiarz Karman. I tak, zdeprawowani perfumiarze praktykują swoją sztukę dla siebie samych. Karman był wybitnym perfumiarzem, który siłą dorównał bohaterom. Mówi się, że poszukiwał sekretnego eliksiru ożywienia. Ciekawe, czym był ten eliksir, nie wiem. Ale tak, póki co... Idziemy. Halo? Elden Ring, nie laguj. Ale nie wiem, czy dobrze robię tutaj skacząc. Pewnie źle, ale idziemy. Teraz bliżej słyszę tego chrabąszcza. Wiedziałem. Po prostu wiedziałem, że on tu będzie, jak już słyszałem coraz głośniej. Dobijamy i... Widmowa lanca. Okej, zaraz zobaczymy, co to jest, ta widmowa lanca. Poza tym, że to popiół wojny, więc tak, no wiem. Nie trzeba mi mówić takich oczywistych oczywistości, bardziej chodzi jakiego typu. Co on powoduje.
Najgorzej, mam psa na plecach. Dobra, 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 spokój, full focus, spokój, będzie dobrze. Okej, okay, jakiś przedmiocik. Nie słychać zapasowych chrobąszczy, okej. Okay. Dla mnie w sumie bardzo dobrze. Tu przez chwilę byłem, dobra. To zobaczymy teraz na spokojnie sobie, co to za popiół wojny. Mieliśmy dwa, jak już mówiłem. Na wylot oczywiście, że na wielkich łukach, nic szczególnego tutaj. Ten popiół wojny daje orężowi właściwości okultystyczne. Nie wiem, czemu kursor się pojawił. Widmowa lanca. Umiejętność bezgłowych rycerzy mauzoleum. Rzuć we wroga niematerialną włócznie. Do użycia na broń drzewcowy z wyjątkiem kos. Okej. Okay. Okultystyczne. Chyba z takim się jeszcze nie spotkaliśmy. Przynajmniej nie kojarzę, żebym się spotkał z myśleniem popiołu okultystyczny, więc... ja. Zobaczymy. Na broń drzewcowej oznacza to, że w sumie pewnie moja krótka włócznia będzie obiektem testowym. Wiecie, ta sama, która, jeśli nie mylę, pokonała Margita. No dobra, mniejszej. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to, powtarzam, nie podoba mi się to. Głównie dlatego, że to co się mi się za bardzo z wyglądu kojarzy z windami obecnymi w, jak to się nazywało, Blighttown, a tutaj, dobra, co mamy? O, taki gościu, nie lubię was, więc... Począstujecie wspaniałą błyskawicą. Nie bije ci to dużo, ale może cię zbijemy chociaż trochę, zanim podejdziesz. Z pewnością nie jesteś jakoś szczególnie groźny, ale no. Tak jak mówiłem, może ogólnie jest niebezpieczny, ale bezpośrednio groźny nie jest. Dobrze, jeśli mi będzie trafił ciągle seriami ataków, a ja go nie trafię niczym. Ale dobra, przeżyłem i coś z niego wypada. Czy żeby to było coś fajnego? Ludnia grawitacyjna. A teraz przeczytamy co to. I obstawiam, że jest to zaklęcie. Bingo. Wystrzeliwuje pocisk stworzony ze skondensowanej siły grawitacji. Trafione nim cele będą przyciągane do osoby rzucającej. Ładowanie zwiększa jego siłę. Super. A tutaj mamy coś, czego nawet nie sięgam, co jest ciekawe. Okej, okay, i jest to kamyk trójka. Definitywnie nie miejsce, do którego powinno iść się teraz. Nie zmieniając jednak faktu, że musimy tu przejść. Jeśli naprawdę tu jest ukryty respek. Ale dobra. Idziemy na windę D. Tak, windę D. Windę D. W stylu Blighttown, Lacktown, jak zło tak zwał. I dokąd mnie to zabierze? Okej, okay, lepiej tutaj zaskoczę. Bo nie wiem, co dalej by było. A, dalej by mnie już wyrzuciło, chociaż... Nie, tam jeszcze coś wyżej może było. Potencjalnie zaraz tam mogę podejść, sprawdzić i tak... Moja śmierć, jeśli by się wydarzyło, to nic nie zmieni. Ale zanim to jeszcze, wiecie, chcę sprawdzić, co tutaj jest, bo... A nuż się okaże właśnie, że... Będzie tu miejsce łaski, zwane też potocznie, pospolicie, jak zwał, tak zwał. Ogniskiem. Zwane też tym miejscem, w którym można odpoczywać. Tam, gdzie dają butelki i tak dalej, chociaż... Może to miejsce, o którym myślałem, jednak nie będzie takie wcale odosobnione. Może da się tutaj wejść tak, tak, tutaj, tak, 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 bezpośrednio. A ja chyba jednak dało się tu wejść po prostu. Więc nawet nie trzeba ryzykować na kole. Można tym niby dalej pojechać? Coś tam jest, w teorii. Może jednak... koło ma coś jeszcze do ukrycia? Nie, dobra, też jest tu przejście legalne. I jednak chyba faktycznie wszystko, co było w kole, to już odkryłem. I tak, dalej tu przejścia nie ma, jest tylko bezdenna przepaść. Na śmierć, której bym chciał jednak uniknąć. Wiecie, może będzie odcinek bez umierania 2. Co byłoby dla mnie w sumie sukcesem na miarę w sumie mojej całej kariery i na YouTubie i ogólnie na grania w Souls-like. Nie ukrywam. Jak zapewne wie większość osób, które mnie zna. Nie jestem nigdy z tych dobrych, co potrafią mieć refleks, po prostu jakiś Azjaty, pospolicie mówiąc tak potocznie też, czy nie wiem, jakichś takich, którzy dobrze sobie radzą. Nie, ja gram, ja nie umiem grać, jestem totalnym jełopem, ciapą, lamą, nieogarem, przynajmniej w takich grach, bo zdarzają się takie, w których coś tam potrafię, ale nie jestem dobrze. A jak już uda się coś przejść bez umierania, no to jest dla mnie taki wielki sukces. Dlatego podziwiam Dame na to,
ludzi, którzy po prostu naprawdę przechodzą całe Soulsy tak po prostu, bez umierania, bez niczego. I żeby nie wymieniać z nazw konkretnie nikogo, to powiem szczerze, znam jednego. Naprawdę popularny jest w Polsce, przynajmniej ze swoich Soulsów. Też nie tylko Soulsów, nie będę tak go kategoryzował. Wiem, że na pewno dwójkę przyszedł bez śmierci wszystkich bossów, co już jest zdziwiające i takie... O, dwójka, tak, kolejny jakiś zwój, fajnie. Ale ogólnie zdziwiające i godne pochwały. Ja nigdy jednej wakacji nawet nie przeszedłem. Skończyłem zwiedzać. I chyba nigdy tego nie zrobię. Chyba, że no, w wersji Scholar of the First Sin, czyli mędrzec pierwotnego grzechu, tak na polski tłumacząc, jest to dosłownie wymagane, żeby zdobyć jakieś zaklęcie. Inaczej nigdy tam nie wejdę. On przeszedł wszystko. I z drugiej strony był też inny gość, który przeszedł tutaj, jeśli się nie mylę, całą trójkę bez umierania. A nie dosyć, że całą trójkę bez umierania, to jeszcze ponoć, nie wiem ile w tym prawdy. Tak samo jak nie wiem ile prawdy w tym, że przeszedł całą trójkę bez umierania, bo to było tylko na odcinkach, nie to jak ten, o którym mówiłem wcześniej, który to przeszedł, jeśli się nie mylę, na live'ach, co ciężej oszukać. No ale wracając, to tak, niby to zrobił za pierwszym razem. Kiedy, jako argument, jakimś to się udało, czy coś, wspominał zawsze tylko to, że no, przeszedł Bloodborne, to pewnie teraz jest taki dobry. I tak, wiem, że niektórzy mogą teraz wiedzieć, o kogo chodzi, jeśli ktoś wie i będzie chciał krytykować, proszę, nie o co mi chodziło. I tak, może zasługuję na krytykę, na to, że jestem taki niedowiarek, czy coś. No ale w moim odczuciu, jeśli to zrobił naprawdę ten gość, o którym mówię, brało dla niego, super. Jeśli jednak jest tak, jak podejrzewam, że powiedzmy to mogło być jakoś tak testowane, wcześniej edytowane, sprawdzane i inne takie, to trochę smutno, że tak próbuje, czy tam próbował w sumie oszukać ludzi. Chodzi o swoje podejście. Niemniej jednak i tak to nie ma żadnej wartości, znaczenia czy coś w naszych życiach codziennych, więc jak było, tak było. Niech sobie robi co chce. Ale tak, z zagranicznych też znam kilku takich naprawdę, może nie powiedziałbym, że największych na świecie mistrzów, ale też takich lepszych graczy z nazw. I zawsze podziwiam takich ludzi, którzy po prostu nie dosyć, że znajdą jakieś ciekawostki, jakieś sekrety, nawiązania, to jeszcze właśnie grają bardzo dobrze. Ja się do takich ludzi nie zaliczam, jestem przeciętnym graczem. Nigdy tego nie ukrywałem. I tak... mi to pasuje. Dopóki mogę się dobrze bawić w tej grze, robić jakiekolwiek postępy i nie ma lokacji tak jak to było w tym Mortal Shellu. Taki głupi, pamiętacie jak tam sterta tych uczniczek i weź tam wracaj. To ja jestem zadowolony po prostu ze swoich wyników. Ale tych lokacji są trudne i idziemy i co my tu mamy? Rudy Wilk, Radagona... Nie, błagam nie! To jest... Sif. W działaniu. Jeśli chodzi o taki motyw bossa, coś a la Sif. Chociaż z tego co widzę, to tak, ma taki na Sifa, trochę takiego w Dark Souls 1. Dla tych, którzy nie wiedzą, wielki szary wilk Sif. Ale najgorszy jest to ten rudy wilk. Czyli wiem, że te rude stwory to są wilki. Całe szczęście jest to lokacja, do której powinien przyjść dużo wcześniej, więc raczej nie będzie problemu go pokonać. Mam taką nadzieję, nie chcę tutaj umierać. Dobra, jeśli nie chcę umierać, to w sumie pokonamy go może najpierw w klasyczny sposób, jak ja stosuję walcząc z nimi. Tak, świetny pomysł, tak będzie najbezpieczniej. Hit. Dobra. Ura, nie umarłem. Achievement za rudego wilka Radagona jest, kamień pamięci też jest, miło. Najbardziej miło jest oczywiście z tym, że achievementa dostałem, bo dla tych, którzy nadal nie wiedzą, co byłoby zaskoczeniem, to... Steam, ja się bardzo nie lubimy pod tym względem. Ja chcę zbierać achievementy, on mi ich nie daje. Chociaż co ciekawe, w innych grach ostatnio dostaję je normalnie. Tylko w Eldenie są jakieś magiczne, mistyczne, dziwne problemy. Więc tak. I no. Pokonaliśmy gościa. Jesteśmy dalej. Pół godziny nagrania. Nie wiem, gdzie teraz. Poza tym, że coraz bardziej to przypomina. Co niektóre miejsca z Dark Soulsów, Bloodborne'a i nie tylko. Kraby. Ale dziwne, że w takim miejscu są, ale dobra.
Nie będę oceniał, nie będę krytykował, nie będę marudził, niech sobie będą, już wolę kraby niż jakichś zabójczych wrogów. I też tam widzę jakiś przedmiot, który się świeci na fioletowo, czyli teoretycznie jest to coś takiego istotniejszego niż jakieś żywica z korzenia. I okej, jesteśmy gdzieś. Teraz tak. Tutaj widzę wroga, który był na ekranie wczytywania. Więc może najchętniej bym się do tego nie zbliżał. Z drugiej strony chcę to pokonać, zobaczyć ile za to dostaniemy dusz. Tak, tak, dusz. Runów. Gwiezdny klucz. Run, runów. Albo run, nie dusz. Ale okej, nie bije temu za dużo. Miejsc tego czegoś, więc miałem zobaczyć coś popioły. Nie trafię, więc nie trafię z błyskawicy dla testów. Okej, błyskawica jest skuteczniejsza. W sumie zrozumiałem, bo to jest jakieś metalowe dziwne dziadostwo, więc tak. Gin. Przytykam się tutaj z manę w takim wypadku, ale przynajmniej będzie bezpiecznie, będę mógł się tego pozbywać i nie zauważyłem ile jest. Jedne co widzę to to, że zgromadziliśmy już 31 tysięcy, co jest sumką na obecny moment powiedzmy taką. Jej, stać mi może na poziom, I guess. Tak, tak mi się wydaje. Wiecie, może teraz poziomy są nawet droższe. Bez kamienny kostur. Miło, że jakiś patyk znaleźliśmy, chociaż czego potrzebuję. Po cholerę mi to. Ja tu gram pod... A, jakby to nazwać najłatwiej. No, inkantacja. Tak, to chyba tak się tutaj to nazywało. Ale mniejsza. Więc tak, nie potrzebuję tego. Chociaż, no, nigdy nie mów nigdy. Gwiezdny klucz, może kiedyś jednak się przekonasz. Co jest akurat przerobione, to niepotrzebne, nic ważnego, tutaj pewnie będą jakieś śmieci. Błyskawienne świetliki, tak jak mówiłem. A tutaj mamy skarb, istny skarb, złote nasiona. Najlepsze co mogą dostać, w sumie bo to zaraz zwiększy ilość butelek. Które pójdą w prawdopodobnie życie. Może jakimś cudem w manę. Chociaż 4 na manę to i tak sporo. Więc tak, prawdopodobnie w życie, jako że u mnie, no zaklęcia są aspektem mocno drugorzędnym. U, coś znalazłem? Czy to jest jakiś sekrecik? Jakiś świecący krab. Pewnie to będzie błąd, że go ubiję, ale chcę zobaczyć. Błyskawienna korona Carlosa? Co? Z kraba dostałem czapkę? Jak to w ogóle działa? O, widzę, że inteligencja zwiększa o 3. Nie tak. Jedna z błyskawiennych koron przekazywanych uczniom, czy uczonym, nie uczniom, tak, z Rai Lucari, których badania doceniono. Zwiększy inteligencję kosztem energii. O, energia jest mniejsza, okej. Okay. Kodex Carlosa to najstarszy z kierunków badań na Akademii. Zapoczątkowany przez czarodzieja Azura. Uczeni idący w jego ślady badają tajemnice komet. Fajne, 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 fajno. Może się kiedyś przyda, chociaż w sumie nie wiem po co. I kiedy, i jak miałoby się przydać, ale tak. Jeśli nie, to zawsze będę miał jakąś czapkę na zmianę. Jeśli się znudzi. A nie można otworzyć z tej strony. Ale tak, jeśli znudzi mi się moje obecne nakrycie głowy, które szczerze mógłbym zmienić, ale. No, na razie nie potrzebuję inteligencji. Jeden punkt witalności wydaje się być lepszym wyborem. Trzewiki, arystokraty, owoc jarzębiny. I można iść tu albo tam. Więc najpierw idziemy tu. A, swoją drogą tu i tam. To jest też nazwa planszówki. Nie wiem, czy ogólnie całej planszówki oryginalne. Łocie! Tego się nie spodziewałem. Ale tak, to jest nazwa planszówki, nie wiem, czy oryginalnie nazywało się też, powiedzmy, Here and There, czy coś tak. Dosyć ciekawe, osobiście nie posiadam, ale nie jest zła. Widziałem kiedyś prezentację i bodajże chyba miałem okazję nawet zagrać kiedyś, jeśli się nie mylę. No, ale mniejsza. Dobra. Więc, no, wracając. Fajna gra. Tak, fajna gra. I polecam. No i przy okazji właśnie mój plan na nieumieranie właśnie padł. Wniosek następujący. Najpierw pozwolić się czarodzieja, zanim on zdąży swojego shotguna wystrzelić. Potem szybko małe dzbanki. Chociaż nie. Nie wierzę. Nie wierzę. Już chyba, że zginę od tych dzbanów. A na razie tylko po prostu z dzbana się pojawia kolejny dzban. Nie jest tak źle, poza tym, że straciłem prawie całe życie. I w sumie w takiej sytuacji najlepszą decyzją będzie żywotność bestii. Póki jestem w stanie mniej więcej unikać ataków, to żywotność bestii da mi więcej przeżywalności niż inne rzeczy. A jest w miarę tania i co tu mam? Pęknięty garnek, gdybym korzystał z opcji rzucania tym wszystkim, to super.
Niestety często zapominam. Dobra, i niczego tu więcej nie ma. Więc jak tu już byliśmy, to teraz idziemy tam. No. Po skałkach, żwirze, piachu i innych takich dziadostwach. O nie, 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 nie. O nie, o nie, o nie, 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 nie. Po prostu. Nie mogę dać się trafić. Okej, okay, to będzie moja śmierć. A, okej. Okay. Jakimś tym jednak nie. Za to mogę znaleźć jakiś przedmiocik. Błyskamienne ostrze. A czym jest błyskamienne ostrze? Jeśli można wiedzieć w sumie. Teraz zobaczymy. Ale zanim to, to pozbądźmy się może tutaj wrogów. Swoją drogą ten jeden nasz chyba NPC kiedyś miał podobne ubranko. Mniejsza, błyskamienne ostrze, błyskamienne ostrze, błyskamienne ostrze, proszę mi tu szybko wskoczyć. Błyskamienne ostrze. Na pewno będzie tutaj znajdziecie. Ale zanim to jeszcze pozbądźmy się ich. Oczuję, że zginę się, jeśli ich nie pozbędę, więc tak, żeby być w pełni bezpiecznym, to zobaczymy to w ten sposób. Dziękuję. I tak, błyskamienne ostrze. Nie ta kategoria. Błyskamienne ostrze. Błyskamienne ostrze. My to coś takiego samego jak żelazne ostrze, dlatego też kojarzyłem, że coś takiego jest. I błyskamienne ostrze z wygrawerowanym szyfem. Tutaj też. Może służyć jako osełka. Może służyć jako osełka, tak. Kiedykolwiek nadajesz właściwość za pomocą fizycznych lub magicznych popiołów wojny, można wybrać dodatkową właściwość magiczną lub zimne. Okej, okay, czyli takie osełka dla magów. Ciekawe, kiedy ja w takim razie znajdę taką, która daje mi opcję nakładania święty na wszystkie efekty i tym podobne. Wiecie, nie to, że jest mi to, nie to, żeby właśnie, wracając, żeby było szczególnie potrzebne, ale no zawsze miło mieć. Bo wiecie, co byłoby super? Gdyby, przy czym podkreślam, gdyby, bo tylko gdybam, istniało jakieś ulepszenie, wiecie, takie, smutny mi szlachcicki. Szlachecki, szlachcicki, ale dobra, mniejsza. Gdyby właśnie istniało takie, powiedzmy, oj, to byłoby fajne, uwaga, popioły czarnego ognia. W sumie nie wiem na co, po co na to patrzę, ale tak, po prostu osełka albo popioły właśnie związane z czarnym ogniem, wyobraźcie to sobie. Po prostu to byłoby potężne, chociaż byłoby OP. Dlatego obstawiam, że na 99,9% nie będzie tego. A teraz tak, tutaj nie robimy nic, więc hop, przez balkon. Unik, wspaniały, udało się. Najpierw pozbywam się tego dziada, potem idziemy gdzieś tam dalej. I tutaj... Dobra, złoty rund 3. A, nic przydatnego. W sensie, okej, może być, ale... No bądźmy szczerzy, złoty rund 3 daje tyle, co i nic już teraz. Kolejna dawka żywotności bestii. Kolejny czarodziej do pokonania. Który, co ciekawe, ginie na jedno silny atak z rozbiegu, bo wcześniej ich nie sprawdzałem. O, i proszę, jaki piękny skrócik. Dobra, skoro to już ogarnięte, to chyba więcej tutaj za bardzo miejsc nie ma. Okej, znowu to dziadostwo, to pozbądźmy się go. I tym razem postaram się obserwować, ile daje to tych run. 3, 5, 2, 4, 5, okej. Okay. Postaram się to zapamiętać. Jeśli przegapię numerek, to może wyliczę. A póki co robię najnudniejszy sposób walki, jaki istnieje, czyli ciskam błyskawicami. I uwaga, uwaga, numerek 1551. Przyzwoite, nie zaprzeczę, przyzwoite. Jednakowoż na ten etap niskie. Ale dobra, skoro to już wszystko załatwione i nie widzę żadnego innego przejścia, to robimy najgłupsze, co można zrobić. Idziemy na jakieś takie dziwne połączenia strukturalne, Zymsy podobne i w ogóle. Flashbacki z Dark Souls 1 i z Gzymsów, oczywiście. I póki co... Mam powiedzieć, że pewnie to będą jakieś pułapki. Więc szybko tu zejdziemy i kosztowa strzałka i... Co tego blisko, co tego drzewa dosyć? A, zarzucałem kulę po prostu. To tak. Sporo ryzykuję. Pewnie mnie to zabije. Przez to. Ale tak, za kamień kowalski 5. Jakimś cudem tego unikłem. Ja się czuję teraz jak jakiś mistrzu. Okej. Okay. Okej, okay, nie można przez to przerolować się. Ale to się odbija tak delikatnie, więc... widząc... jak to leci na początku, można uniknąć tego, co jest
moim zdaniem lepsze niż kamienie, które były w fortecy. Tym w fortecy Sena, Stana, nie pamiętam nazwy do końca, ale mniejsza. Więc powiem tyle. Super. Podoba mi się. Jestem z siebie zadowolony. Tak samo jak z innych rzeczy. I tu jest jakiś teleporteł. Kusząca propozycja, ale muszę odmówić póki co. Idziemy przed siebie. Mongrim, koreański rycerz, który mi sparował i zabił. Można było się spodziewać takiego rezultatu. Nie. Yeah. Mam taką fajną zbrojkę. Trzeba będzie spróbować. Ją może kiedyś zdobyć. A póki co tak. Powinienem kończyć tego odcinka, ale jak mówiłem, ja chcę znaleźć reseta, więc widzimy się za chwilę, jak tam wrócę do tego dziada. I przy okazji druga śmierć w banalnie prostej lokacji. Brawo ja. Dobra. Dobra, jesteśmy. Tym razem nie popełnię tego samego błędu co ostatnio, więc zrobię to w ten sposób. Co przełamie mu posturę na ułamek sekundy. Co? W ogóle widzicie, ta jego tarcza jest jakaś magiczna. No! To już jest chamskie. Ten NPC ma idealne wyczucie. Będzie ciężko z nim wygrać, nawet na tym etapie. Ale dobra, to idź błyskawicą. No, co to ma być? On po prostu jest przełamany, ma posturę na ułamek sekundy, a potem od razu paruje każdy atak. Dobra, nie ma, przebacz. Czarny ogień. O, i widzicie? Teraz się udało. Okej, okay, jeśli się go zatykuje, kiedy miał przełamaną posturę, to to jest easy. Teraz mogę to przyznać, ale tak. Wcześniej tak lemiłem. Pokonanej tarcza koreańskiego rycerza, jej. To teraz tak, żeby nie marnować kolejnych butelek, których i tak mam malutko. Zarzucimy sobie żywotność bestii i tutaj. Tak, tutaj wydaje się być dobrym kierunkiem. I na dzień dobry, od czarodzieja prawie znowu zginąć, no. To tylko pokazuje, jak ja nie umiem w to grać, jak jestem nieostrożny. No w sumie są kwintesencje bycia mną. Ale tak, mniejsza z tym. Idziemy tutaj, czy tutaj coś jest, było, będzie. Jest fajny skrót, okej. Okay. To mi wystarczy, żeby być ukontentowanym z tego, co tutaj robimy. I tak, zaraz też trzeba pójść do teleporta, albo gdzieś coś. My nie wiem. Bo tutaj iść dalej, to kusząco brzmi. Kusząco wygląda i zachęca to w ogóle. Jest winda, nie. Nie, nie. Windą nie idziemy. Najpierw teleport. Najpierw teleport. Abym tylko go nie żałował. Chociaż dobra, nawet jeśli będzie jednostronny, to łatwo tu wrócić, więc. I czy mną teleporcie, jestem gotowy. I dobra, dobra. Mhm. Czekam i czekam i czekam. Kościół przyrzeczeń. Okej, okay, kościół przyrzeczeń. Fajnie, że tutaj to teleportuje, tylko po cholerę mi to! Nauczyń kantacji. A, nagroda błogosławieństwa? Nawet nie wiem, co to jest, ale... Ja nauczę się tego, jestem uczniem jakby z kamienia. Koreański wielki miecz. Magiczny błyskostrza. W sumie nie wiem po co mi to, ale to wezmę. O Radegonie. A famed sculptor of the Erdtree capital was once summoned to render Lord Radegon's likeness in when he glimpsed the skeleton in Radegon's closet. And as such it said the great statue. Okej, okay. Nie wiem o co chodzi, ale mniejsza. Ej, skoro to tylko tutaj było, do tego żółwia i do tego miejsca, co super, teraz nie, co nie tutaj, czy nie tu tutaj. Kościół kukułki, co? Sala debat, sala szkolna. Zobaczę salę szkolną. Może to jest to miejsce. I czy to jest to miejsce? A niestety nie, więc to może sala debat była tym miejscem, w którym był pieseł. To mnie to wielkiej różnicy nie robi. I tak, dobra. W takim wypadku powinienem kończyć. Ale jestem zbyt uparty,
żeby jeszcze zakończyć. Poza tym Elden Ringa już jakiegoś czasu nie było. Zresztą nawet nie wiem, ile minie czasu w momencie, w którym wrzucę odcinek od poprzedniego. Już naprawdę się w tym gubię, ale no, jak mówiłem, ciężko ostatnio u mnie z Venom. Z motywacją, z chęcią. Z czasem akurat nie. Z czasem mogę wam powiedzieć, że jakoś się tam wyrabiam. Ale no, te wena, chęci, motywacja, to jest najgorsze. Więc no. Nawet nie pamiętam, kiedy był ostatni odcinek. Nie, żebym ci jakoś szczególnie przeszkadzał. Z jednej strony właśnie przeszkadzał, bo chciałbym szybko skończyć z drugiej. Mam taki trochę... Był dawno, no i co z tego. Ale dobra, mniejsza. Mniejsza, idziemy dalej. Przez jakieś wrota. A co my tu mamy w sumie? W sumie nie wiem. Poza tym, że jakiś kolejny budynek i scenka. Nie podoba mi się to. Mówiąc szczerze, nie podoba mi się to, że jest scenka. Ale dobra, niech sobie będzie. Zobaczmy, że tylko w ogóle wyglądamy na tym czymś. Co? Co to jest? Jakaś jakby dziwna, obłąkana postać? Kolejna dziwna, obłąkana postać... Co? Kolejny boss na kształt... Biskupów Głębin? Czyżby? Nie, coś jeszcze... Little Calva. I'll soon birth thee anew. A sweeting, fresh and pure. Okej, nic nie rozumiem. O co tu chodzi? Bo nie rozumiem. A, dobra. Po prostu któryś śpiewa i tworzy jakąś... przez to złotą barierę? Okej, teraz spadła bariera. I co, i teraz trzeba ją bić? Okej, kolejny śpiewa. Ale nie rozumiem nadal, o co chodzi. Chodźcie rodzić się na nowo i nie ogarniam. Po co w ogóle piję butelkę? Nic z tego nie rozumiem, naprawdę. Ale czekajcie, Renala. Czy to nie ona miała być tym kimś, kto miał nam dać w prezencie, że tak nazwę tę opcję odradzania się? Może to była ona? Już nawet nie pamiętam. I szczerze, co nawet może nawet nie tyle, tylko nie pamiętam, czy też... Już nie pamiętam. Ale dobra. To tyle? To naprawdę tyle? Nie, wiesz, coś musi być więcej. To nie może być koniec, tak po prostu. Chociaż dobra, na etapie, na którym tu powinniśmy być, to może to byłoby jeszcze w miarę skomplikowanie trudne. No i w ogóle. Chociaż dobra, a... My beloved, have no fear. I will hold thee. Patience. Ye will be countless born forever and ever. A nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to nawet bardzo. O cholera, jakaś mroczna chmura. I to... Mother's rich slumber shall not be disturbed by thee. Foul trespasser. Oh. Send word far and wide. Rani, wybacz. Wiecie co? Wydaje mi się, że chyba teraz coś jakoś zepsułem, nie powinienem tego robić.
full moon. And the majesty of the night she conjureth. Nie podoba mi się to. Bo to wygląda dosłownie tak, jakbyśmy teraz zrobili coś, czego nie powinniśmy. O cholera! Teraz prawdziwy boss fight się zaczyna. Co ona się w księżyc zamieniła? Proszę bardzo, ale czemu się zamieniła w księżyc? Nie, nie żywotność bestii, nie łopie. Nie łopie, ty, nie, nie księżyc, lituj błyskawicą. Dobra. Teraz to tylko to, że jestem już OP względem fragmentów, który, znaczy momentów, w którym to powinienem być. Nie ratuje, ale dobra, to już... To już jest bardziej... To, czego się spodziewałem. Po Akademii Magii. Nie jakiegoś, chodźcie, przytulę was i inne takie dziwne rzeczy. Ale szczerze powiedziawszy, tak widziałem tam wcześniej. Nie wiem, czy to jest ta sama, czy to jest, powiedzmy, projekcja. A, ale tak, mówiąc pokrótce, serio? To już jest chamskie. Ja to przegram. Ja to wam mówię, ja to przegram tą walkę. Tylko dlatego, że ona właśnie wzywa takie cienie. A, dobra, to jest chwilowe, ja tu muszę po prostu przetrwać. Ja muszę tu po prostu przetrwać, a takie tych cieni. Dobra. No i kolejnego jakiegoś wezwie. Super. Jak tu walczyć, jak na co chwilę jakieś takie pieski przyzywa, czy inne dziadostwa, które będą przeszkadzać, tylko i wyłącznie. I zadawać obrażenia. Dobra, nie, okej. Okay. Nie, nie jest aż tak źle. Nadal nie rozumiem, czemu ona się staje księżycem. Hit. Błyskawicą. O, to będzie ten... Nie. To jest jakiś inny pocisk. Nie ten wielki promień, okej. Okay. Więc... Teraz będzie promień. No i oczywiście, że mnie złapało, nie wiadomo czemu. Zrobiłem 23 tysiące duszy. A dobra, kupowałem jakieś rzeczy. Okej, okay, to nie jest jakieś takie dziwne. A, ja ale wiecie, co jest najgorsze? Wydaje mi się, że... Że ta walka może być... jakby to inaczej powiedzieć. Niestosowna. Tak. To może jest najlepsze określenie. Wiecie, tam rani za... Ta, no, jak to się nazywa? Zaangażowała się w walkę. I w ogóle, a my mieliśmy być tymi, no, jak to się nazywa? Sługami rani, tak w sumie. Tak, więc... nie wiem, co o tym myśleć. Także ten, no... ja może w tym momencie zakończę po prostu odcinka. Wy napiszcie mi, co o tym sądzicie, czy powinienem iść dalej, bić się z nią, zobaczyć, co to jest. Bo cekę. Powiedzmy, że chciałbym to sprawdzić, w szczególności, że jeśli się nie mylę, to właśnie ona jest tym kluczem do specjalizacji. Nawet sprawdzę razem ten przedmiot, a nie tak na ślepo będę mówił. Bo gdzieś tutaj mieliśmy łzy larwy. Chyba tak to się nazywało. Dziwna nazwa, wiem, ale no. Może to jest w kategorii kluczowych? Nie, to było w kamieniach? Nie, w kluczowych? W sumie nie wiem już nawet. O, jest, za larwy. Tak, materiał potrzebny Renali do odrodzenia. Tak. Więc no. Powiedz, po prostu ja na tym zakończę naprawdę i napiszcie. Albo powiedzcie mi na privie, prywatnie, twarzą w twarz, jeśli nie chcecie pisać. Co mam zrobić w tej sytuacji? Co wy byście zrobili na moim miejscu? A póki co, ja na tym kończę, jak już powtarzam po raz 50 w przeciągu ostatnich 2 minut co najmniej. Więc... To tyle, trzymajcie się, hej hej!